Wjeżdżam z krajowej 94 na wojewódzką numer 790. Widzimy, wjeżdżam do terenu zabudowanego. Drodze jeszcze ograniczenie do 40 do najbliższego skrzyżowania. No i tutaj już się mogę rozpędzać do 50. Rondo na skrzyżowaniu z ulicą Składową. Cały czas jestem w ciągu drogi wojewódzkiej numer 790. Cały czas maksymalnie mogę jechać 50 km na godzinę, bowiem zgodnie z oznakowaniem jestem w terenie zabudowanym. Najlepsze jest to, że droga ta, ten odcinek przed remontem była tutaj podwyższona prędkość do 70 na godzinę. Mimo że były wielkie dziury, zrobiono nową drogę, zapomniano podnieść prędkość. A przecież można by swobodnie tą prędkość tutaj dźwignąć do 70. Tutaj mamy dopiero zakład przemysłowy po lewej stronie. Ale do tego miejsca spokojnie mogła być 70. Przed nami teraz rondo na skrzyżowaniu z Koksowniczą. Jadę dalej w ciągu drogi wojewódzkiej 790 i dopiero za skrzyżowaniem z ulicą Kazdębie teren zabudowany nam się kończy i tutaj już się mogę rozpędzać do 90. Natomiast jakość tej drogi jest dużo gorsza aniżeli jakość drogi, którą jechaliśmy pomiędzy tymi dwoma rondami. Tutaj już są kolejne, już są dziury. A jedziemy takim samym terenem tak naprawdę. Tutaj bym powiedział, taka maksymalna prędkość, jaką można na, przy tym stanie drogi rozwinąć, to jest 70, w tej chwili jadę 80 na godzinę, myślę, że to jest maks. No i dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Gołonowską. Tutaj już faktycznie zaczyna nam się teren, obszar zabudowany. Tutaj już faktycznie w takowy obszar wjeżdżam. Jak widzimy, tutaj już jedziemy faktycznie obszarem zabudowanym. Dodatkowo po prawej stronie brak chodnika.